5 czerwca 2023 roku w niepublicznej Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Gliniku Polskim odbył się 20. jubileuszowy gminny konkurs Twórczość Marii Konopnickiej w słowach i obrazach pod honorowym patronatem dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, pana Pawła Bukowskiego. Wśród zaproszonych gości byli pani Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec, pani Sabina Lubaś, inspektor do spraw oświaty, pan Józef Przemyski, prezes Stowarzyszenia Unia Szkół, pani Joanna Stefanik, skarbnik zarządu Unia Szkół oraz pan Krzysztof Wiktorski, sołtys Glinika Polskiego. W konkursie udział wzięło 38 recytatorów z 10 szkół z terenu gminy Tarnowiec. Czeluśnicy, Glinika Polskiego, Łubna Szlacheckiego, Łubienka, Łajsc, Nowego Glinika, Umieszcza, Rostock, Tarnowca i Wrocanki. Jury w składzie: pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, pani Barbara Bukowska, kustosz muzeum, pan Bartłomiej Smyka, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, pan Wacław Kozdrój, dyrektor Gminnej Biblioteki oraz pani Lucyna Szpyrka, gość honorowy, oceniało recytatorów w 3 kategoriach wiekowych. Klasy od 1 do 3, od 4 do 6 oraz klasy 7 i 8. Pod uwagę brano dobór repertuaru, opanowanie tekstu, interpretację oraz kulturę słowa. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W kategorii klas od 1 do 3 trzecie miejsce ex aequo zdobyli Łukasz Kardaś i Michał Ziemski. Drugie miejsce zajęła Anna Marek, a zwyciężyła Oliwia Borek. Wyróżnienia powędrowały do Kacpra Owsiaka, Karoliny Dzik oraz do Zuzanny Wójtowicz. W kategorii klas od 4 do 6 trzecie miejsce ex aequo zdobyły Julia Wojdyła i Oliwia Wilgucka. Drugie miejsce również ex aequo Konstancja Marek-Gębuś oraz Ewelina Sudyka. Zwyciężył Sebastian Frańczak. Wyróżnienia otrzymali Paweł Śmietana, Kinga Kobak, Julia Baran oraz Zuzanna Muzyka. W kategorii klas 7 i 8 trzecie miejsce zajął Jakub Opałka, drugie miejsce Patrycja Żońca, a zwyciężyła Aleksandra Opałka. Równolegle z konkursem recytatorskim odbył się konkurs plastyczny. Jury w składzie pani Elżbieta Łopatkiewicz oraz pani Magdalena Kopczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach wiekowych. W kategorii klas od 1 do 3 trzecie miejsce zajął Aleksander Mokrzecki, drugie Zofia Kołbuc, a zwyciężyła Oliwia Bibinin. W kategorii klas od 4 do 6 trzecie miejsce ex aequo zdobyły Amelia Gierlasińska oraz Maja Gradowicz. Drugie miejsce zajęła Nikola Sanocka, a zwyciężyła Nikola Segin. Wyróżnienie powędrowało do Emilii Goleń. W kategorii klas 7 i 8 trzecie miejsce zajęła Maja Leśniak, druga była Karolina Smoleń, a zwyciężyła Zofia Nowak. Wyróżnienie zdobył Kamil Goleń. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Tarnowiec, dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, prezesa i skarbnika Stowarzyszenia Unia Szkół, Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu, panią Lucynę Szpyrkę oraz sołtysa Glinika Polskiego. Podziękowania należą się pani Barbarze Betlej, przewodniczącej Rady Rodziców Szkoły w Gliniku Polskim, za upieczenie jubileuszowego tortu, a panu sołtysowi za słodycze dla dzieci. Wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za przybycie. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy za rok.